Barcelona wczoraj wygrała z Realem Valladolid 7-0. Czy sądzicie, że Barcelona utrzyma tą formę do końca sezonu? Dajcie znać w komentarzu. A teraz zapraszamy na odcinek. Zwycięska pasa Barcelony trwa. Duma Katalonii zdemolowała Real Valladolid, wygrywając 7-0. Spory udział w nokaucie miał Robert Lewandowski, który umocnił się na prowadzeniu w tabeli najlepszych strzelców, a następnie dołożył asystę. Niekwestionowanym bohaterem został jednak Rafinha, który zagrał najlepszy mecz od czasu transferu sprzed 2 lat. Zdobył hat-tricka oraz 2 asysty. Mało kto by się spodziewał, że po 3 kolejkach Ligi Hiszpańskiej dręczona problemami FC Barcelona będzie miała komplet zwycięstw i lidera klasyfikacji strzelców w postaci Roberta Lewandowskiego. Real Madrid zaliczył 2 wpadki, a Kylian Mbappé ani razu nie trafił do bramki. Pierwszy raz w wyjściowym składzie Barcelony na boisko wybiegł Dani Olmo, gwiazda reprezentacji Hiszpanii, ściągnięty do klubu po udanym Euro 2024 i z miejsca miał ogromny wpływ na drużynę. Ostatecznie Barcelona wygrała 7-0 i ma 7 punktów przewagi nad Real Madryt, który w niedzielę będzie próbował odrobić część strat.